Cześć, dziś przychodzę do Was z vlogiem, ponieważ jest to dosyć dla mnie ciekawy dzień, jak na razie dobrze się zaczął, ponieważ już zdążyłam poćwiczyć, zdążyłam nagrać dla Was wstęp do testu na żywo podkładu, ponieważ jest to podkład Revlon Color Stay dla tej cery normalnej i suchej, w odcieniu 150 BAF. Taką wygląda teraz na twarzy, jak już mam cały makijaż zrobiony, więc możecie mniej więcej sobie zobaczyć, jak to wygląda. Jak na razie bardzo mi się podoba, odcień też jest bardzo fajny. To. I na Facebooku, jeżeli mnie obserwujecie, to pokazywałam Wam zdjęcie, że kupiłam podkład z Pierre Nice, to ten Medicic Clear Foundation i powiem Wam, że on jest tak ciemny dla mnie, po prostu jest za ciemny. Nie wiem, jak ja ten test zrobię na żywo. Opalać się też nie mam zamiaru, a też nie mam samopalacza, żeby się po prostu przyciemnić. To jest po prostu za trzy odcienie za ciemne dla mnie. Więc jeżeli jesteście dosyć ciemne, opalone mocno, to bierzcie ten najjaśniejszy odcień, bo on ciemnieje po prostu. Tak on wygląda. To jest ten najjaśniejszy 20 Champagne. I on ciemnieje no tak delikatnie pomarańczowo, ale to nie jest takie tragiczne. Natomiast po prostu nie. I właśnie nałożyłam go raz na twarz i on od razu po nałożeniu robi się taki satynowy, tak jakby zastyga delikatnie na twarzy. Jest mocno kryjący, więc to jest dosyć fajny, bo był podkład, tylko trochę za jasny i to mi po prostu za jasny, co ja gadam, za ciemny i zdecydowanie. W każdym razie, może Wam jeszcze coś miałam powiedzieć. A, miałam Wam powiedzieć, co mam na paznokciach od razu, ponieważ mam fajny lakier z Sally Hansen, to jest ten Miracle Gel, to jest 270 Street Flare. Tak on wygląda. Ładny lakier, dwie warstwy, spokojnie wystarczają. I naprawdę fajnie u mnie się te lakiery utrzymują. Więc tak, chyba... Aha, nie powiedziałam Wam w ogóle, co dzisiaj będziemy robić. Ponieważ dziś jadę do fryzjerki. Ponieważ mam zamiar sobie dosyć mocno przyciąć włosy. Ponieważ jak możecie teraz zobaczyć, mam mniej więcej takiej długości włosy. A chcę ją obciąć tak dotąd. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że będzie ładnie. No tak, gdzieś mniej więcej dotąd chcę je obciąć i już nie mogę doczekać po prostu, bo już te długie włosy mnie denerwują. Chcę mieć krótkie, jakoś po prostu mam straszną chęć na krótkie włosy. I trzymajcie kciuki, żeby było ładnie, żeby mnie ładnie fryzjerka obcięła. I czy coś jeszcze miałam powiedzieć? Chyba na razie nie, tu na razie tyle. A jeszcze chciałam Wam się od razu pochwalić moją nową koszulą. Jest to koszula z czego? Dessert. Ja ją kupiłam teraz na tej promocji, co było minus 40 na wszystko. Jeszcze pokażę Wam torebkę później. To jest po prostu tak cudowna torebka. Długo szukałam takiej nie za dużej, nie za małej torebki, która po prostu no, jest idealna i bardzo mi się podoba. Też ją kupiłam w Dessert, ale to Wam jeszcze później pokażę. Tak wygląda ta koszula. Jest bardzo fajna, taka zwiewna. Można ją mieć na 3/4, na krótki rękaw. Ja uwielbiam takie koszule. No tak, kosz z tyłu widać. Jest bardzo, bardzo fajna i wygodna i naprawdę super. Normalnie ta koszula kosztuje coś koło 100 zł, więc ja za nią zapłaciłam coś około 60 zł, tak? Więc naprawdę jest super, bardzo, bardzo mi się podoba. I później jeszcze właśnie Wam pokażę torebkę, jaką fajną kupiłam. Więc na razie z Wami żegnam i odezwę się później. Chciałam Wam od razu jeszcze pokazać, jak ten podkład z Pieryny ciemnieje. Zobaczcie, u góry jest świeżo nałożony podkład, a u dołu, zobaczcie, jaki jest ciemny, strasznie. Przyciemni się i zrobić taki pomarańczowy, zobaczcie, jak on zastyga. Bardzo. Chciałam Wam od razu pokazać tą torebkę, bo później w końcu zapomnę. Jest na długim pasku, co bardzo, bardzo lubię i zawsze właśnie noszę torebki przez ramię. Tak ta torebka wygląda, jest naprawdę malutka. Czy malutka? Malutka to nie jest, ale jest taka średnia. Teraz może pokażę Wam torebkę dla porównania, jak ona wygląda. Bo tutaj to nie jesteście w stanie tego zobaczyć, jakie ona jest wielkości, ale tak to ona wygląda. I tutaj mamy, ja uwielbiam, jak torebka ma dużo przygródek i ta właśnie tak ma. Tutaj ma właśnie taką jedną przegródkę z takim suwakiem w środku. To jest na magnes, tutaj też mamy na magnes drugą, ojejku, nie widać nic. Drugą, tutaj macie na te kieszonki zwykłe i tu jeszcze są dwie na suwak przegródki. Tu już są puste, nie ma jakichś w środku tych przegródek nowych. Więc naprawdę miejsca w tej torebce jest bardzo dużo. Ona w normalnej cenie kosztowała 120 zł, więc naprawdę dużo jak za małą torebkę.
tyle bym nie dała. Natomiast właśnie była ta promocja 40%, więc sobie kupiłam. Zobaczcie, porównanie, to ta torebka to i tak nie jest duża, bo ona mieści A5, nie mieści A4, więc to też nie jest jakaś bardzo, bardzo duża torebka. Ona jest Perfoa. No i ta torebka tak wygląda mniej więcej wielkościowo do niej. Jest taka właśnie mniejsza, fajna, bo nie za duża, ani nie za mała. Ponieważ mam jeszcze, myślę, że jest połowę mniejszą. Nie, może połowę nie, ale 2/3 jej wielkości. I po prostu była dla mnie za mała na co dzień. I ta jest naprawdę super. I tak, tak wygląda. Jeszcze może nie wiem, jak Wam to porównać. Tak mniej więcej wielkościowo. No widać różnicę, że jest mniejsza. Bo jest i niższa, i węższa. O, może tak. Jest po prostu przepiękna. Szkoda, że nie było innych odcieni niestety, bo taka ciemna, trochę na lato słabo. Ale wiedziałam, że po prostu jak jej teraz nie wezmę, to nie znajdę takiej. Ja w ogóle od chyba od pół roku myślę, że szukam takiej właśnie torebki z taką wielkością mniej więcej. I nigdzie nie mogłam jej znaleźć. I wreszcie jak ją mam, to mówię, nie, nie ma opcji. Mimo to, że jest czarna, to i tak ją biorę. Właśnie jakby była beżowa, to by było fajnie na lato, ale... Ale i tak się cieszę. Więc tak ona wygląda. Eleganciku. Taki piękny bez mamy. Taki jestem piękny. No co? Przytulaniec. Cześć, wracam do Was ponownie. Jest już wieczór, około 20:00. Skończyłam właśnie dla Was nagrywać koniec testu na żywo podkładu, który ukaże się we wtorek. Zobaczcie, taka zajawka tego, co będzie, jak widzicie, naprawdę świetnie wygląda. I byłam w C&A, jak mogliście zobaczyć przybitkę, byłam właśnie w przymierzalni, to był C&A. I sobie kilka rzeczy wziąłam do przymierzenia, oczywiście wyszłam tylko z jedną rzeczą. Z dwoma, ale jedna to jest taka zwykła bluzka biała pod swetry, więc taki basicowy. Ale chciałam Wam się pochwalić kurtką, którą kupiłam, bo nie miałam żadnej takiej kurtki letnio-jesiennej, takiej przejściowej, wiecie, jak nie jest zbyt ciepła, nie jest zbyt zimno. I kupiłam właśnie w C&A i zaraz Wam tutaj pokażę na łóżku jakoś, żebyście mogły to zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. O, widzicie, to jest taka kurtka... Taka dosyć lekka, cienka. Tutaj ma fajne te wstawki, bo tutaj ma z obydwu stron właśnie takie wstawki. Ja mam akurat rozmiar S i to jest, ona kosztowała normalnie, już Wam mówię, normalnie kosztowała 220 niby, a ja ją kupiłam za 150. Gdzieś teraz właśnie promocje są dosyć spore w C&A. Fajne nawet bluzki widziałam, ale jakieś takie, nie wiem, na mnie niezbyt ładnie wyglądają. I tak, z tej kurtki jak na razie jestem zadowolona. Moim zdaniem bardzo fajnie wygląda. Ładnie jest dopasowana i tak, będę miała wreszcie jakąś kurtkę. I później jeszcze chciałam sobie kupić obudowę do iPada, ponieważ, nie wiem, nie pokazywałam Wam. Kupiłam sobie iPada, to jest Air 2. I chciałam sobie do niego kupić obudowę. Fajny, złoty. Chciałam sobie kupić do niego budowę, żeby mi się nie porysował. Ale niestety pan nie miał i miał tylko do Samsungów. I koniecznie dajcie mi znać, jeżeli kupowałyście właśnie sobie te tabletów, te obudowy, case'y, czy jak to tam się nazywa, to dajcie znać, czy znacie jakiś sklep internetowy dosyć tanich tych właśnie obudow i żeby były dobrej jakości, bo nie wiem gdzie szukać, nie wiem co, gdzie mam w ogóle znaleźć coś dobrego. Bo jednak nie chcę na dziadostwo wydawać pieniędzy, jak ktoś już kupi, to żeby były dosyć dobrej jakości. Więc dajcie znać, gdzie mogę coś takiego kupić. A jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że moja Rudzika po prostu, nie wiem, chyba Wam nie pokazywałam moich kotów. Eleganta już Wam dzisiaj pokazywałam, ale jeszcze Rudźki nie widziałyście.
To jest moja Rudźka. Oczywiście dzisiaj biegała po dworze i zgubiła co? Zgubiła obroże oczywiście. Rudziu, gdzie zgubiłaś obroże? Oczywiście strasznie zmęczona, ale ona bardzo lubi biegać po dworze i naprawdę mogłaby cały dzień tam biegać. Rudziu, gdzie zgubiłaś obroże? Rudzia, no, pochwal się. Pochwal się, gdzie zgubiłaś obroże. Chyba nie chcę powiedzieć. Myślę, że już zakończę to vlogowanie. To vlogowanie dzisiejsze, bo tak. Jak Wam się podoba fryzura? Jestem bardzo ciekawa, co nie myślicie. Jestem bardzo, bardzo zadowolona. Właśnie o taki efekt mi chodziło. Naprawdę jestem bardzo zadowolona i już nie mogę się doczekać, aż je będę mogła tak pokręcić, bo wtedy naprawdę fantastycznie takie włosy wyglądają i na pewno będziecie nieraz widziały mnie w takich delikatnie podkręconych. Więc tak, żegnam się już dzisiaj z Wami. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!